Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z innej bajki. Dzisiaj pojeździmy sobie pociągiem w Train Simulator 2013. Pojedziemy sobie przez okno. Jest tu dużo głośniej, ale drzwi można zawsze otworzyć. Czekamy, aż wszyscy się załadują. I zaraz będziemy mieli odjazd. Mamy żółte... zielone światło czy nie? Mamy zielone światło. Już wysiadajcie, ludzie. Tekstury perfekcyjnymi nie są, lecz jechać da. Ciekawe, jak tu jeździć. To jest od czego? To jest... To, aha. Ty się kręci, ojej. Co za maszyna? Werczy i piszczy. Ja będę się tym obsługiwał może jednak. Bo maszyna, o Jezu, o Jezu, ale piszczy. Co się dzieje? Boże święty. O, tak mniej słyszę. A i tak jest fatalnie. Tudum tudum. Tudum tudum. Tudum tudum. A, tutaj też tak słychać. Ja bym nie proponował jazdy powtórnej tym złomem. Częściowo zaciągamy hamulec, żeby ta prędkość nie wyrastała. Dobra, trzeba zaciągnąć do większości. Jedziemy do 100 na godzinę. To muszę opatentować. Ile to tutaj będzie? Światełka nam się zapaliły i nie wiem czemu. Ojej, dobra, hamujemy. Częściowo zaciągamy. 14% to jest dobra granica, myślę. Wyśmienita, ale do nabrania prędkości, a nie do utrzymania jej. 40%, spróbujmy. 36. 36 go. Rośnie. Czy nic nie możemy zrobić, inaczej mówiąc, żeby nam prędkość nie rosła. Ewentualnie możemy spróbować 38. Przypomniałem, jest to 38. Jest 38. Maleje, tak? Ale i znowu rośnie. Weźmy trochę moc silnika. Mieliśmy. Ale teraz warczy jak szatan. Hamuje nam powoli. A jest utrzymanie tempa. No mniej więcej utrzymanie, bo teraz rośnie. Ale... Ktoś mi się świat nie chce dobrze generować. Jest bardzo dobrze jak dla mnie. O, tutaj jakieś morze, tak? Wyjdziemy sobie przez okno. Jezioro lub morze, na pewno ze zbagowanym brzegiem. Tyle wiem. Będziemy zaraz mieli stację. Peron Briszti. Czyli powoli hamujemy. Nie! Prędkość tam bardzo ładnie spada. Myślę, że gdzieś akurat wymierzymy na peron lub trochę wcześniej. Co ten Briszti jest w tunelu? Czy za tym tunelem? Światełka włączymy, tak? Ale fajnie. W
No jest to już za peron, za tunelem. Peron. No prawie fenomenalnie mógłbym rzec. Umierzone hamowanie. Też trochę przyspieszymy. Gdyż nie mamy tyle czasu, żeby hamować godzinami. Czekają na nas. O której my mamy tam być? 8.06. To zaraz będziemy. Jedziemy, prędkość maleje, ale silnik daje. A prędkość zamiast rosnąć, a dobra, już rośnie. Dobrze, hamujemy. Jest znakomicie chyba. Tak, pierwsze drzwi otworzą się na peronie. A więc znakomite parkowanie. Trochę tutaj, jak widzicie, wystaje. Ale zawsze będzie wystawać mały peron. Mam dzisiaj fartę do parkowania. What the fuck? Dobra, jest postój, jest. Bryć ty. Czekamy, 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 czekamy. Zatrąbię, żeby wiedzieli, że mają wsiadać już i tak nie wsiądą. Więc dajemy czadu jak Hitler w komorach gazowych. Taki żarcik typowo niepolski. Ja się nie odzywam, bo warczy silnik. Jak widzieliście, wiele jachtów nam się pojawiło rzekomo. Pewnie w tej przystani. Ale ni jachtów, ni cholery, nic nie widać. Trzeba trochę przytemperować, bo tutaj będzie do 80. Dobra, jeszcze musimy tempo odregulować. Do 80, tak? No to do 80. Już prawie 60 do 80 mamy. A tam mamy kolejne światła. To znaczy sygnalizatory. Świetne. Bo to nie są światła i tak nas puszczą. Bardzo fajna gra, jeżeli ktoś sobie chcę zakupić grę w tym stylu, to polecam. Symulatory to jest ogólnie jedna z moich ulubionych typów gier. Myślę, że zaraz po czym? No właśnie, nie wiem po czym. Ale to jest naprawdę, symulatory mnie wciągają jak mało co. Bo uwielbiam na przykład symulator farmy. To nie jest dla mnie opcja grać w symulator farmy. Ponieważ uwielbiam tą grę, uwielbiam. Tak jak uwielbiam Euro Truck Simulator 2 na przykład, albo Euro Truck Simulator 1, albo Wheels of Steel z Pedal of the Metal. Też takie gry. Ale nie pedały z metalu oczywiście, tylko Pedal of the Metal. Dobra, baniamy powoli, ale tak powoli, proszę pana, proszę, proszę przyspieszyć. To jeszcze spokojnie. Mam czekoladę pod ręką. Mogę sobie ją zjeść.
Ale się z wami nie podzielę, chyba że ktoś by bardzo chciał, to mogę mu ewentualnie... O, nie wiesz, a czy skrypa, kurczę. Kurczę blade, westchnął dziadę. Postanowiłem trochę ograniczyć przekleństwa, gdyż to jest bardzo kurwa nieładnie. Nie, ogólnie bardzo dużo pnej, postanowiłem sobie ograniczyć, tak... Chociaż tutaj po szkole i tak się nie postrzega. Tak, udyknie na lekcję, żal usług. To usług, nie chcesz mnie oglądać, to przejść. Wiem to, ktoś mi tu mnie, bo nie będzie tak wraca. Dobra, niech to sobie jedzie, to hamuje, tak? No i sobie po czekoladkę połanie. O! Lint, czekoladka, grację. Grację, że jesteś ze mną, czekoladą. No wyjdź mnie, kurde. Ojej. Jak widzicie, to sami nie są dobrze do tego planu. No jak tu jest taka ogromna mapa, to co się dziwić, no. Jak tam zmieścisz się na peronie? No niestety pierwsze drzwi się nie zmieściły. Ale drugie już raczej na pewno. Bo pierwsze są tu, aha. To drugie się zmieściły chociaż. Nie, nie z tej strony, ja poproszę z tej. I gdzie mam jeszcze jechać? Mam jechać jeszcze dalej? Bo nie wiem, jaką trasę wziąłem. Eczen. To jest Eczen, tak. Echten, przepraszam. Eczten. Do gazu. Znowu cisza! Słuchajcie, jak silnik się nazywa. Czemu my się zakrzeczam? Spokój, spokój. Ja słyszę głośniej niż grę. I tak ją kocham. Ile to metrów, kilometrów czy czegoś tam? Do kolejnej stacji. Na peron pierwszy, tak? Te perony zawsze są dziwnie oznakowane. Jest peron pierwszy, obok jest trzeci. Pewnie drugi jest do rozładowywania albo do czegoś tam. A naprawdę dużo się można dowiedzieć. Mamy jak! Tam. Nie to statek. Czyli ja w tym musiałby gdzieś tam być.
nám mogli do tej exkluzívnej tráše. Dobra. Jedeme. To čokoláda, trojice, kieseni. Žijeme to na punce. Je to zemňo, šnúrka. O to, ako mówisz, że nagrałem ten odcinek dzień wcześniej? No żeby po prostu... powiem wam tak. W piątek mam lekcję do 18.30, więc... Nie mam miast nagrać w piątek. O. Wszystkie same? Tak. No kto był? Teraz sprawdzimy na mapie. Ten tu kleje. O w dupę. To mamy chwilę czasu jeszcze, myślę. 3 minuty około, tak? To się zobaczy. Są też trasy około 120 minut, więc to jest zabawa. Ja wziąłem tą najkrótszą, wybrany, wymieniony, trasę. Zabawy sprzednie, jak ktoś lubi jeździć. Niestety pasażerskie mają najkrótsze trasy, no niestety. Ale też te ograniczenia prędkości są strasznie do dupy. To już dojeżdżamy do celu. Więc ja puszczam trochę silnik. O tak gdzieś puszczam. I tak idziemy 91, 90. Spada nam prędkość, spada drastycznie. Ale peron już widzimy z okna nawet. Tak? To jest peron, tam jest peron. Naprawdę ładnie teren zrobiony. Oj, oj, oj. Escape. Fuck. Crash. To super. Ja pierdolę. To się z wami żegnam, cześć.